Unia Polityki Realnej, proszę. Unia Polityki Realnej, czyli 100% antykomuny. Co do finansów, panie premierze. Co do finansów. Do procent cukru w cukrze. Panowie, SLD, no to trzeba. Panowie, no. Co do finansów SLD, trzeba sobie przypomnieć tą słynną pożyczkę moskiewską od KGB, także tutaj o tej nacjonalizacji pan premier mówił, ale nie o tym chcę mówić, natomiast do tej pożyczki moskiewskiej też chcę nawiązać. Panie premierze, no pan Putin ma wiadomo młodą dziewczynę, musi się teraz popisać, wykazać przed światem. Kto wie, czy ten Krym to nie będzie za mało, czy się dość popisze tym Krymem, kto wie, czy nie zaatakuje Polski. Czy po tych starych układach KGB jest pan w stanie załatwić, żeby pan Putin tak trochę oszczędził Polskę, a przynajmniej Kraków, żeby program Młodzież Kontra był pod ostrzałem młodzieży, a nie rosyjskich rakiet? Największy problem to jest walka z własnymi urojeniami. Pan widzę, że pan to źle znosi. Natomiast myślał pan, że pan mi zaimponuje, jak pan powie, że pan jest anty. Nie, to pan jest również antykoncepcyjny, więc naprawdę proszę mnie nie imponować.